Witajcie w drugim odcinku analizy drugiego sezonu Dark. Tym razem zdecydowaliśmy się zająć Stowarzyszeniem Sigmundus i filozofią hermetyzmu. Zagadnienie to postanowiliśmy jednak podzielić na dwa osobne materiały. No dobrze, nie przedłużajmy i zacznijmy część pierwszą analizy o tym, kim są Sigmundus. Po pierwszym sezonie Dark widzowie mogli uznać, że tym, który pociąga w serialu za sznurki, jest Noa. Drugi sezon pokazał jednak, że Noa był tylko jednym z wielu członków tajemniczego Stowarzyszenia Sigmundus. Kim są Sigmundus, czego chcą, jaka jest ich filozofia? Odpowiedzi na te pytania mogą nam pomóc zrozumieć motywację części bohaterów oraz lepiej pojąć to, w jaki sposób funkcjonuje cały świat niemieckiego serialu Netflixa. Jakiego rodzaju stowarzyszeniem jest Sigmundus? Nie ma wątpliwości, że Sigmundus to tajemne stowarzyszenie ezoteryczne wyznające filozofię hermetyczną. Wskazuje na to już sama nazwa stowarzyszenia. Sigmundus, czy raczej Pełne Sigmundus Creatus Est, to znaczy tak został stworzony świat, to słowa wersu wypisanego na tablicy szmaragdowej, która jest jednym z najważniejszych tekstów hermetyzmu. Więcej o samej tablicy szmaragdowej wspominaliśmy w drugiej części analizy pierwszego sezonu pod tytułem Kim jest Noa. Sigmundus może budzić skojarzenia z zakonem różokrzyżowców, który powstał na początku XVII wieku w Niemczech, a za jego mitycznego założyciela uważa się Christiana Rozenkroica, utożsamianego również z Hermesem Trismegistosem. Różokrzyżowcy byli tajnym zakonem hermetycznym praktykującym alchemię, ale ich najważniejszym celem było wprowadzenie zasad alchemii do życia duchowego, czyli uszlachetnienie ludzkiej natury. Różokrzyżowcy chcieli przez swoje praktyki zbliżyć się do doskonałości, która prowadziłaby do nawpół boskiej nadświadomości. Zakon korzystał z filozofii i mitologii greckiej, egipskiej oraz judaistycznej. Szczególnie echa tej ostatniej można odnaleźć w drugim sezonie Dark, gdzie nie brak odniesień biblijnych, ale o tym powiemy szerzej za chwilę. Sigmundus za swój emblemat obrało triquetrę. Triquetra ma symbolizować nierozerwalny cykl i jedność trzech czasów. Przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Jednocześnie w samym serialu symbol ten wskazuje na to, że tak naprawdę przeszłość, teraźniejszość i przyszłość to w świecie dark tylko złudzenia, ponieważ wszystko jest teraz. Obranie triquetry za symbol Sigmundus może oznaczać, że stowarzyszenie wcale nie ma zamiaru przerywać pętli czasowej, bo tym, co jest dla nich kamieniem filozoficznym przemieniającym wszystko w złoto, byłyby podróże w czasie. I niekończący się cykl powtarzających się zdarzeń. Kim jest Adam? Przywódcą Sigmundus jest Adam, czyli najstarsza wersja Jonasa. W drugim sezonie Dark z ust wielu bohaterów pada pytanie: Kim jest Adam? Naszym zdaniem pytanie to nie dotyczy jednak tożsamości Adama, bo ta zostaje przed nami odkryta i bardzo wątpliwe, żeby w trzecim sezonie Adam okazał się kimś innym niż starszą wersją Jonasa. Pytanie ma raczej zmuszać do refleksji nad tym, jaką rolę pełni Adam w tej historii. W tym miejscu warto wrócić do odniesień biblijnych w Dark. Według Hermetyzmu, Adam jako pierwszy człowiek był tym, który otrzymał w darze od Boga ogromną wiedzę o świecie. Wiedzę tę można nazwać wiedzą tajemną, ponieważ przez setki pokoleń ludzie oddalili się od Boga i utracili dostęp do boskiej mądrości. Według kabalistycznych interpretacji, taka postać jak Adam powinna pełnić rolę nauczyciela i w sposób metaforyczny być ojcem dla innych członków stowarzyszenia. I rzeczywiście poznajemy Adama jako przywódcę i mentora w Sigmundus. W dodatku, cykl podróży w czasie został zaprojektowany przez twórców serialu w ten sposób, że Adam jest starszy od innych członków stowarzyszenia. Wszystko dlatego, że Bartosz, Magnus i Franciszka podróżują ze starszą wersją swojego szkolnego kolegi Jonasa, co tylko jeszcze dobitniej wskazuje, że Adam jest w tym świecie kreowany na mędrca. W drugim sezonie przedstawia się jednak Adama jako antagonistę, kogoś, kto miesza naszym bohaterom szyki i kogoś, kto zabija Martę. Mimo tego, ostatecznie może się okazać, że Adam wcale nie jest antagonistą, tylko po prostu wie o wiele więcej niż inni i tym samym lepiej rozumie działanie pętli czasowej. Skoro więc Adam wie więcej, to jaki jest jego cel? Co prawda jest zbyt wcześnie, by na podstawie dostępnych faktów i odwołań wysnuć wiążące wnioski, ale nasuwa nam się kilka prawdopodobnych hipotez. Cele Sigmundus dążenie do doskonałości. Jednym z postulatów hermetystów skupionych na sferze duchowej było dążenie do samozrozumienia, a w dalszej kolejności do boskiej doskonałości jednostki. Ten cel hermetyzmu i poniekąd alchemii analizował w swoich pracach psychoanalityk Karl Gustav Jung uważał, że proces alchemiczny, w ramach którego próbowano wytworzyć kamień filozoficzny, przypomina proces pracy człowieka nad samym sobą. Umiejętna synteza treści psychologicznych w idealnych warunkach prowadziłaby do osiągnięcia archetypu jaźni, czyli według Junga, do doskonale zintegrowanej osobowości. Bardzo prawdopodobne, że do doskonałości, czyli do przeistoczenia się w istotę na wpół boską w ramach wiecznie powtarzającej się pętli czasowej dąży zarówno Adam, jak i pozostali członkowie Sigmundus. Być może jednak nie wypracowują oni jedynie ideałów własnych osobowości, ale też próbują stworzyć idealny Winden. Winden, w którym wszyscy ci, którzy przetrwają niebezpieczeństwa związane z pętlą czasu, dostąpią oświecenia i stworzą nowy, lepszy świat bo jak mówi jeden z dogmatów hermetycznych, żadna substancja nie może stać się doskonała bez długich cierpień. A cierpienia bohaterów w dark są niewątpliwie integralną częścią pętli czasowej. Cele Sigmundus kamień filozoficzny Innym celem, do którego może dążyć Sigmundus, jest stworzenie kamienia filozoficznego. Kamień filozoficzny był substancją, którą próbowali uzyskać alchemicy. Jego szczególnie pożądaną właściwością miałaby być zdolność do transmutacji innych substancji w złoto, czy też bardziej metaforycznie tego, co podłe i mierne, w to, co doskonałe. Kamieniem filozoficznym w świecie dark może być zarówno boska cząstka, jak i konkretny bohater, który pełniłby w tym świecie rolę zbawcy, tego, który przemienia świat na lepsze. Boska cząstka w serialu, czyli skumulowana i ustabilizowana prądem zmiennym czarna materia pozwalająca na podróże w czasie, ma wszelkie predyspozycje, żeby stać się kamieniem filozoficznym. Przejście przez portal w czasie zawsze prowadzi do przemiany w podróżniku, ale również w kontinuum czasowym. Oczywiście, ze względu na determinizm, z jakim mamy do czynienia w Dark, to wszelkie zmiany wynikające z podróży w czasie nastąpiły już wcześniej, ponieważ przyczyny i skutki są tutaj jednoczesne. A więc podróżnik, wybierając się w podróż w czasie, nie jest świadom, że już dokonał zmian, którym chce zapobiec i fakt podróży w czasie jedynie te zmiany utrwala. Jednak ci, którzy zyskali większą świadomość na temat tego, jak funkcjonują podróże w czasie, czyli Sigmundus, a przede wszystkim Adam, kierują tymi działaniami niczym alchemicy sprawujący pieczę nad reakcjami zachodzącymi w laboratorium. Do czego tak naprawdę miałoby doprowadzić działanie kamienia filozoficznego pod postacią boskiej cząstki? Co byłoby w tym świecie złotem, czyli produktem przemienionym przez kamień filozoficzny? Brak na te pytania jednoznacznej odpowiedzi. Być może kolejne działania, kolejne przemiany przy pomocy takiego kamienia filozoficznego będą stanowiły wytrych, dzięki któremu pętla czasowa wreszcie zostanie przerwana. A może wręcz przeciwnie, Sigmundus chce utrzymać pętle, ponieważ idealnie połączone ze sobą setki wydarzeń w różnych planach czasowych, zamknięte w cykliczność, są według nich doskonałością samą w sobie. Kamieniem filozoficznym może też być konkretny bohater, do którego stworzenia potrzebne są podróże w czasie i który to oświeci i przemieni resztę bohaterów w Winden. Kto byłby takim zbawcą? Zależnie jaką przyjmiemy optykę, zbawca może przebierać symbolicznie postać Hermoafrodyty bądź Chrystusa. Kamień filozoficzny bywał określany mianem Hermoafrodyty z powodu jednania w sobie przeciwieństw, czyli pierwiastka męskiego i żeńskiego. Warto w tym momencie wspomnieć, że Kybalion, jedno z najważniejszych współczesnych pism hermetycznych wśród podstawowych praw hermetyzmu, wymienia prawo rodzaju. Prawo to mówi, że każda rzecz na świecie składa się z tego, co męskie i tego, co żeńskie. Gdyby więc szukać w Dark bohatera, będącego kamieniem filozoficznym, przez pryzmat symboliki Hermafrodyty, to w tym wypadku oczywistym wyborem byłby Beni czy też Bernadette, czyli miejscowy transwestyta. Być może jednak twórcom w tym wypadku bardziej zależało na umieszczeniu w swojej opowieści alegorii praw i postaci hermetycznych, niż uczynienie z dość epizodycznej postaci kamienia filozoficznego. Bardziej prawdopodobne, że kamieniem filozoficznym w Dark mogłaby być postać konotująca Chrystusa. Skąd w ogóle symbolika chrystologiczna w hermetyzmie? Alchemicy określali Chrystusa mianem kamienia filozoficznego, ponieważ był tym, który przemienia i spaja świat. A tym samym Chrystus zajmował istotne miejsce pośród alchemicznych alegorii. Wielokrotnie w drugim sezonie widzimy na ekranie medalik ze świętym Krzysztofem. Na medaliku Wytłoczona jest ikoniczna scenka. Święty Krzysztof niesie na swoich barkach dzieciątko Jezus. Jeśli będziemy pamiętać, że wisiorek jest alegorią uczucia pomiędzy Jonasem i Martą, to możemy utożsamiać Jonasa ze Świętym Krzysztofem, a Martę z Jezusem. Postać Świętego Krzysztofa w udany sposób symbolizuje to, jaką rolę Jonas pełni w Dark. Święty Krzysztof jest patronem podróży, a Jonas okazuje się w serialu najważniejszym podróżnikiem w czasie. Dlaczego jednak Marta miałaby być Chrystusem, a jednocześnie kamieniem filozoficznym? Marta umiera w ostatnim odcinku drugiego sezonu, a wszystkie działania, które chce w swoim dalszym życiu podjąć Jonas, są działaniami mającymi na celu uratowanie Marty. Chce ją ochronić przed niebezpieczeństwami, zupełnie jak święty Krzysztof Małego Jezusa, na scenie przedstawionej na medaliku. Jeśli Jonasowi udałaby się ta sztuka, to pętla czasowa zostałaby złamana, a Marta by z martwych wstała. Zupełnie tak jak Chrystus. To z martwych zmartwychwstanie najprawdopodobniej uratowałoby również inne postaci z Winden, a tym samym Marta rzeczywiście mogłaby zbawić ludność miasteczka. Cele Sigmundus – nieśmiertelność Jeszcze jednym celem Sigmundus i Adama, o którym warto wspomnieć choćby w dwóch słowach, może być chęć uzyskania nieśmiertelności. Wydaje się to tym bardziej prawdopodobne, że często mówiło się o tym, że kamień filozoficzny miał też właściwości eliksiru życia. Sigmundus może więc decydować się na podtrzymanie pętli czasowej, ponieważ pozwala ona niejako wciąż na nowo przeżywać życie. I w ten sposób osiągnąć choćby pozór nieśmiertelności. I myślę, że właśnie tym zawieszonym pytaniem, czy Adamowi tak naprawdę chodzi o utrzymanie pozornej nieśmiertelności, zakończymy część pierwszą naszej analizy o Sigmundus. Mamy nadzieję, że materiał był dla Was interesujący. Niebawem zresztą pojawi się część druga, dlatego nie zapomnijcie nas zasubskrybować. Pa!